Kinga Sawicka, witam Państwa ze studia w Ostrołęce. Gościem na placu Bema jest dziś Hanna Grącka, prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Obecnie na Mazowszu trwają ferie. Ile osób, dzieci, młodzieży, Waszych podopiecznych korzysta z zimowego wypoczynku? Na naszych zimowiskach wypoczywa około 170 dzieci. Zimowiska organizujemy na bazie naszych środowiskowych ognisk wychowawczych, jak też w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dlaczego z Ostrołęcką Spółdzielnią Mieszkaniową? Ponieważ my z Ostrołęcką Spółdzielnią Mieszkaniową współpracujemy od wielu lat. Organizujemy tam też wakacyjny wypoczynek w miejscu zamieszkania. Tak też jest i teraz. I może jak Pani mi pozwoli, Pani redaktor, to chciałabym powiedzieć, że dla naszych dzieci w Myszynieckim ognisku ferie zaczęły się fantastycznie, dlatego że wyjechały na wycieczkę do Warszawy, gdzie zwiedziły telewizję polską, były w studio, gdzie kręcony jest popularny program Pani Agaty Młynarskiej, Świat się kręci. Były w Łazienkach Królewskich i też były w Centrum Nauki Kopernik. Natomiast dzieci tu na bazie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej też mają szereg bardzo, bardzo ciekawych zajęć. Jest to czas zajęty w sposób właściwy. Chodzą na basen, na kręgielnię, do kina, także spotykają się z ciekawymi ludźmi. Także fantastyczna sprawa. Jaka to jest forma spędzania wolnego czasu? Czy to są półkolonie? Więc dzieci przychodzą od godziny 8:30 i są do godziny 16:00. I w tym czasie mają również zapewniony posiłek? W tym czasie jest tak, śniadanko, jest podwieczorek, jest ciepły obiad, także wyżywienie jest również zapewnione. Jest to dla naszych dzieci no też ważna sprawa, bo jednak czas tych zajęć jest długi. Podobną formę mają placówki wsparcia dziennego. Na co dzień właśnie z takich placówek Wasze dzieci, Wasi podopieczni korzystają? Pani redaktor, tak. My na terenie miasta Ostrołęki, jak też powiatu ostrołęckiego, prowadzimy 4 placówki wsparcia dziennego. Środowiskowe ogniska i wychowawcze potocznie, my to tak nazywamy. I obejmujemy opieką ponad 120 dzieci w tych ogniskach. Również dla tych dzieci prowadzimy pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia z zakresu profilaktyki alkoholowej, jak też różnego rodzaju działania edukacyjne. Na przykład w latach poprzednich organizowaliśmy sejmik dziecięcy z podwórka do parlamentu, też bardzo ciekawa akcja, gdzie dzieci wcielały się w parlamentarzystów, poznawały pracę samorządów, spotykały się z ciekawymi ludźmi, między innymi z panem wojewodą mazowieckim, panem prezydentem miasta Ostrołęki, panem przewodniczącym Rady Miasta. Również organizowaliśmy cykle takich ambitnych, bym powiedziała, imprez w ramach Roku Korczakowskiego, również przy pomocy razem, a nawet może przede wszystkim dla naszych dzieci. Również Rok Tuwima bardzo też obchodziliśmy, żeby dzieciom przypomnieć o tych wielkich ludziach, kim oni byli, co zrobili, a Janusz Korczak dla naszych, może nie dla naszych, ale był prekursorem przecież opieki nad dziećmi. A w jakich godzinach te placówki są czynne? Czy wtedy, kiedy dzieci kończą naukę? Czy to są godziny popołudniowe, wieczorne, staramy się dopasować godziny pracy do zajęć lekcyjnych dzieci. Czyli dzieci kończą lekcje, my zaczynamy, otwieramy nasze ogniska i w tym czasie, kiedy dzieci mają wolny czas, mogą być u nas, jest też prowadzone dożywianie i jest też czas wolny zorganizowany właściwie przede wszystkim pomoc w odrabianiu lekcji. W jakim wieku są te dzieci? Czy to jest wiek szkolny, czy jeszcze obejmujecie opieką dzieci w wieku przedszkolnym? Generalnie zajmujemy się dziećmi z klas 1-6, ale są też dzieci z gimnazjum. Do naszych ognisk dzieci kwalifikowane są przez pomoc społeczną, bo tam jest
jakby ta wiedza największa, jak też i przez pedagogów szkolnych, a często też jest tak, że rodzice po prostu wiedzą, że my prowadzimy te placówki i zgłaszają się do nas sami. Czyli nie jest tak, że sprawdzacie listę i pewne dzieci zostają wpuszczone na teren placówki, a inne odprawiacie? No raczej nie. Raczej zabieramy dzieci, bo myślę, że przychodzą do nas dzieci te, które potrzebują wsparcia. Przy okazji zapytam jeszcze o Rzecznika Praw Dziecka, bo zostałam powołana w 2011 roku. Jak funkcjonuje ta instytucja tutaj na terenie Ostrołęki? Jakie to są sprawy, z jakimi problemami zgłaszają się do Państwa dzieci, rodzice, opiekunowie prawni? No tak jak Pani redaktor wspomniała, już ten rzecznik u nas jakiś czas działa. W Ostrołęce mamy przeszkolonych z odpowiednimi certyfikatami dwie osoby, które świadczą usługi TPD-owskiego Rzecznika Praw Dziecka. No, spraw mamy naprawdę bardzo dużo i bardzo różne są sytuacje i bardzo trudne. Zazwyczaj jest to łamanie praw dziecka, czy gdzieś tam likwidacje szkół, czy kontakty z rodzicami, którzy są po rozwodzie. Kontakty są w wyroku sądowym ustanowione, a jedno z rodziców tych kontaktów po prostu nie wywiązuje się z tych kontaktów i to są bardzo też trudne sprawy, ale nie chciałabym tu mówić, bo nawet nie mogę, bo jest to ochrona danych osobowych, ale proszę mi uwierzyć, że mamy tych spraw dużo, no zazwyczaj dotyczą one dzieci. Czy również macie powołany telefon zaufania? Telefonu zaufania nie mamy, ale osoby, które chcą do nas się zgłosić, wiedzą, na naszej stronie jest informacja w tej sprawie, w jakich godzinach my pracujemy. Po wcześniejszym umówieniu zawsze znajdujemy czas na spotkanie z osobą, która ma jakiś problem. Co oprócz tego realizujecie? Oprócz tych dziennych placówek dziennego wsparcia, oprócz zapewnienia odpoczynku podczas ferii, wakacji, bo również taki wypoczynek w okresie wakacji również organizujecie. Ale co jeszcze? Ale mogłabym jeszcze opowiedzieć dwa zdania o naszym wypoczynku, dlatego że jest to jeden z takich ważniejszych aspektów pracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, właśnie organizacja wypoczynku wakacyjnego. I w ubiegłym roku z naszych wyjazdowych form, jak też w miejscu zamieszkania, bo chcę powiedzieć, że wypoczynek organizujemy również i za granicą, skorzystało około 1000 dzieci, także jest to spora grupa dzieci. Czy dzieci też muszą płacić, czy Państwo im zapewniają tą całkowitą opłatę? Pani redaktor, różnie to bywa, dlatego że my występujemy o pieniądze w drodze konkursów ofert i do Pana Marszałka, i do Pana Wojewody, i do Urzędu Miasta naszego w Ostrołęce. I jeżeli uda nam się zdobyć wystarczającą ilość pieniędzy, to oczywiście dzieci jadą gratis. Natomiast też bywa często tak, że pomoc społeczna dofinansowuje dla swoich dzieci jakieś tam, nie są to duże pieniądze, czyli wspólnymi siłami zabieramy jak największą grupę dzieci na wakacyjny wypoczynek, ale również organizujemy wypoczynek pełnopłatny, gdzie rodzice za swoje pociechy płacą 100% kosztów. Czyli jest to taka forma wymieszana? Tak. Czyli tak. Z jednej strony te dzieci, które korzystają na co dzień z ośrodków pomocy społecznej, ale jednocześnie indywidualne osoby. A jak to się sprawdza? No, wychowawcy mówią, że jest to bardzo dobra forma, dlatego że to jakby następuje taka integracja. Bo dzieci z rodzin dobrze sytuowanych bardzo często też nie, nawet rodzice tak czasami mówią, nie doceniają tego, co mają na co dzień. Jak się zderzą troszeczkę z inną rzeczywistością, to na te dzieci też wpływ ma dobry taka sytuacja. A skąd pozyskujecie pieniądze? Po części Pani odpowiedziała, że cały czas bierzecie udział w konkursach organizowanych przez różne instytucje samorządowe.
Tak, ale też jest, tak jak już powiedziałam, że ośrodki pomocy społecznej również dbają o to, żeby jak największą liczbę dzieci wysłać na wypoczynek wakacyjny i też ośrodki pomocy społecznej potrafią sfinansować pobyt, nie wszystkie, ale tam, gdzie te fundusze są jakieś większe, zapłacić za pobyt swoich dzieci z danego terenu. Na pewno wyprawkę również przygotowujecie. Przygotowujemy rokrocznie wyprawki szkolne i w ubiegłym roku przygotowaliśmy ich około 400. I chcę powiedzieć, że jest to takie odciążenie dla rodziców, bo jednak ta wyprawka kosztuje no sporo. Z tym, że 250 z tych wyprawek trafiło dla dzieci z okolic Radomia, dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Czy również z waszej pomocy korzystają dzieci niepełnosprawne? Staramy się również pisać programy do pana marszałka, gdzie jest zadanie, które dotyczy się dzieci niepełnosprawnych. I gdy robiliśmy to po raz pierwszy, to nie ukrywam, że problem był z rekrutacją tych dzieci. Tak się jakoś to wszystko rozmywało, że takich dzieci nie ma, a przecież wszyscy wiemy, że takie dzieci są, bo są w specjalnej szkole, różne niepubliczne placówki powstają. Nie wiem, dlaczego to tak zadziałało, ale już w ubiegłym roku rekrutacja poszła bardzo dobrze, dzieci były na kolonii w Białym Dunajcu, wróciły bardzo, bardzo szczęśliwe. Też była to kolonia integracyjna, bo były również dzieci zdrowe. A jak wy oceniacie swoją działalność w środowisku? Jak pani wyobraża sobie taką sytuację, gdzie nie byłoby takich stowarzyszeń jak wasze, działające właśnie na rzecz dziecka? Nasza organizacja jest organizacją już tak bardzo sprawdzoną, bo my w sumie od ponad 90 lat niesiemy pomoc dziecku i rodzinie. I myślę, że robimy to z ogromną pasją też i mamy ogromne doświadczenie i potrafimy zrozumieć rodziców i tych dzieci. I myślę, że chyba środowisko odbiera nas podobnie. Widzicie też szansę dla tych dzieci właśnie zaniedbanych, żeby w przyszłości miały lepszą sytuację w życiu. I chcę powiedzieć z naszych doświadczeń, że nasze ogniska, te pierwsze ogniska, które powstały w Lelisie i w Myszyńcu, to już mamy takich wychowanków, którzy pracują, którzy pokończyli studia. Także wielu z nich się naprawdę udaje. I też na pewno jest to bardzo duże odciążenie i pomoc dla rodziny, dla samej rodziny. Bo czasami są takie sytuacje, gdzie przez pewien okres tylko dana rodzina ma problem. Nie tak. Korzysta z ciągłego wsparcia, z opieki społecznej, tylko czasami dochodzi do jakiejś trudnej sytuacji życiowej i w tym właśnie okresie dana rodzina może skorzystać między innymi z waszego wsparcia. Tak, ja coraz częściej myślę, że ja idę tak na skróty teraz, że wystarczy czasami takiej rodzinie, o której pani tu mówi, podać rękę, wspomóc ją przez chwilę i oni sobie później dają radę. Gdzieś to wsparcie w odpowiednim czasie, jak do tej rodziny trafi, ta rodzina udźwignie ciężar tego wszystkiego i pójdzie dalej. A może być też tak, że jeżeli nie dostanie w tym momencie pomocy, gdzieś przerosną ją te problemy i naprawdę będzie trudno. Chciałabym jeszcze dodać, że nasze zarządy gminne, jak też szkoła, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci organizują różnego rodzaju akcje charytatywne typu bal karnawałowy, loterie, sprzedaż nalepek wartościowych. No i oczywiście zachęcamy Państwa do wpłacania 1% z tytułu podatku dochodowego, gdzie wszystkie te fundusze przeznaczamy na doposażenie naszych placówek wsparcia dziennego. I chcę powiedzieć, że te działania, które podejmujemy, możemy realizować przy ogromnym wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Ostrołęki, urzędów gmin w Lelisie, w Myszyńcu, w Olszewie Borkach, jak też naszych darczyńców i sponsorów. I za to chciałam w imieniu dzieci, jak i własnym
serdecznie podziękować. I zachęcam do wpłacania 1% na rzecz naszych dzieci. Nasz KRS 40 134 468, cel szczegółowy Ostrołęka TPD. Ale również można sprawdzić na stronie internetowej. Tak jest. Zapraszamy do odwiedzin na naszą stronę internetową. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, wystarczy wpisać i jesteśmy. Dziękuję bardzo za przybycie do studia i za rozmowę. Gościem na Placu Bema była dziś Hanna Grądzka, prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.